żebyście spotkały jak najwięcej pięknych, wartościowych osób. Odważymy się w końcu ruszyć na ten rynek międzynarodowy, powiecie. I było świetnie, jeszcze dalej będzie, bo to była tylko pierwsza część. Świetny. Ten pan bardzo te wszystkie osoby uwielbia. Jestem osobą serca. Po prostu wszystko, co robię, robię sercem. Jest coś niesamowitego. Coś, co nie tylko poprawia nam stan fizyczny zdrowia, ale również stan psychiczny. Jakie spotkania są organizowane? I osobiście tutaj Madzia, te pani, które chcą, podpiszę dla was książki. To jest wspaniałe przedsięwzięcie. W ogóle ja jestem po raz pierwszy po pandemii na takim. Fajnych dużo ludzi, dużo tacy otwarci. I to ja mogę tylko dodać od siebie, że ta energia kobieca jest tutaj niesamowita. No i rzeczywiście wszystko to, co mówią, to się sprawdza w życiu i pomaga ludziom ustrawiać się dzięki częstotliwościom. Dlatego i on, i Markus Schmidt. I osiągnąć sukces. Wielu z nas wyznacza sobie cele i marzenia. Dlatego się cieszę, że mogę być z nami, bo nie ma nic piękniejszego, dla mnie przynajmniej, niż kontakt z żywym człowiekiem. Że widzę wasze uśmiechy, że widzę wasze, nie wiem, zainteresowanie, podsłudzenie, wszystko jedno, ale widzę. Bo jako kobiety musimy się wspierać. Jest dużo kobiet, które jest zagubionych. Super, że są kobiety, które potrafią tak się wspierać. Pracować w sumie jako historyk. Ja w ogóle jestem humanistą zawodu. Z krwi i kości dziennikarz, producent, wydawca. Uważam, że dzisiaj jest naprawdę niesamowita energia. Jest mnóstwo fantastycznych kobiet. Jest to jednak niszowa grupa osób, która pomaga, że Polka pomaga Polce. Przedstawcie proszę, zapytać najpierw. To jest kobieta, która biznes ma DNA. Konferencje, jeśli chodzi o kobiety, żeby się wspierać na emigracji. No, fantastyczna, energia fantastyczna. Dla mnie to była pierwsza konferencja, na której miałam zaszczyt być prelegentem. Czyli człowiek prowadzi tutaj legalny biznes i nie zostaje tutaj sam. Tak na żywo porozmawiać. Jestem bardzo szczęśliwa, bardzo mi się podobało. Na pewno od dzisiaj zmieni się moje życie. Całe życie polega na wychodzeniu ze strefy komfortu. Jeżeli ktoś uzależni się od tego, no to naprawdę można góry przenosić. Wiele osiągnąć, dokładnie tak. Są list sprzedawanych takich tytułów. Powiedz, jakie to książki? Chodziło nam o to, że meduza jest bardzo takim rozpoznawalnym znakiem. Panie do nas podchodzą, że są bardzo zadowolone. Każdy jeszcze chce coś wnieść więcej jakby w to nasze całe wydarzenie. Dla mnie to coś bardzo takiego nowego. Całe życie kierowałam się zasadą win-win, więc... Jestem w poprzednim numerze, także jest tutaj artykuł. Właśnie pomaga pozbyć się tych wszystkich barier, tych wszystkich filsów, tych wszystkich strachów, obaw i tego wszystkiego, co wpływa na nasze decyzje i co nas naprawdę skutecznie blokuje na lata. Namacalny dowód na to, czym możemy się stać. Bardzo dziękuję i pozwolę się odezwać. Jasne.